polski zwyczaj, właściwie nieznany innym nacjom, dzielenie się opłatkiem. Zwyczaj, który jednak ma bardzo dawne korzenie, bo myślę, że nawiązuje do pierwszych agap chrześcijańskich, czyli uczty braterskiej, kiedy właśnie dzielono się nade wszystko chlebem. Przez długi czas ten zwyczaj był zarezerwowany właściwie tylko dla rodziny. Ja w młodości nie pamiętam sytuacji, by poza rodziną dzielono się. Ale w naszych czasach ten zwyczaj się upowszechnił i niejako przeniósł także do innych środowisk. I myślę, że dobrze, że tak się stało. Dlatego, że przez to samo wnosimy klimat rodzinny do naszych środowisk, w których pracujemy, do środowisk pracy. I klimat więc wzajemnej życzliwości, tak jak jest w rodzinie, chęci wzajemnej pomocy, troski o siebie i wypowiedzenia dobrych słów, bo one są też bardzo potrzebne. I tak jak unikamy słów złych, które niszczą, tak chcemy budować się nawzajem dobrym słowem. W Ewangelii mamy dwa życzenia, które warto przywołać. Życzenia bożonarodzeniowe, wypowiedziane niejako przez niebo w tej nocy, kiedy narodził się Chrystus. Pierwsze życzenie to było takie: zwiastuję wam radość wielką. Jest to więc życzenie radości. Proszę Państwa, my na ogół sobie życzymy wesołych świąt, ale trzeba pamiętać, że wesołość niekoniecznie musi być radością. To są troszkę dwie różne rzeczy. Ktoś jest wesoły, bo opowiada dowcipy, jest potrzebny w towarzystwie, bawi wszystkich. Potrzebne jest to. Potrzebne jest tak zwana i wesołość. Ale nam chodzi o coś znacznie głębszego. Chodzi o radość. Chodzi o radość, to jest jakimś bardzo podniosłym przeżyciem duchowym. Pismo Święte nie waha się nazwać darem Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego jest radość, pisze Święty Pan. Radość z tego, że dobro otrzymujemy, posiadamy, tym dobrem się dzielimy z innymi. Wtedy jest właśnie to uczucie głębokiej radości, radości, której, jak mówi Jezus, nikt nam nie zdoła odebrać. Wesołość mogą nam odebrać, bo mogą na przykład zabronić opowiadania żartów, zwłaszcza jeśli są polityczne, były już czasy cenzury, to wszystko wiemy, ale radości wewnętrznej nam nic nie zabierze. I proszę Państwa, drugie życzenie, pokój ludziom dobrej woli. Nie spokój, też trzeba odróżnić. Potrzebny jest spokój. Chcemy żyć spokojnie, czyli być wolni od niepotrzebnych trosk, od sytuacji, które sprawiają nam przykrość. I rzeczywiście tego spokoju czasami brakuje. Pamiętam Boże Narodzenie tego roku, kiedy ogłoszono stan wojenny. Nie były to spokojne święta. Osobiście tego doświadczyłem, bo w tej nocy wracałem z Niemiec do Polski i przekonałem się w Kutnie, kiedy nie miałem już połączenia z Płockiem, to dalej nikogo na ulicy nie było, tylko jeden wystraszony człowiek, który się ukrywał i powiedział, że on się boi, bo jak ktokolwiek ruszy, tej nocy po raz pierwszy wyszedł w wieku życia. Więc były niespokojne święta, ale nam chodzi o coś więcej, chodzi o pokój wewnętrzny. Bo tę niespokojność to jakoś przeżyjemy, przeżyliśmy nawet i rok stanu wojny. Pokój za to wewnętrzny, to opiera się zupełnie na czymś innym, opiera się na czystym sumieniu. Opiera się na tym, że człowiek jest zdolny do przebaczenia i pojednania, wtedy ma pokój serca. Pamiętam moja babcia, jak mówiła, choćby boso i głodno, ale z czystym sumieniem. Czyli jest tym pokojem wewnętrznym sercu. I znów trzeba by powiedzieć, przywołać słowa Pana Jezusa, pokój mój daję wam, którego świat dać nie może. Bo świat opiera pokój o traktaty dyplomatyczne, umowy, które często są łamane. Wiemy, co znaczą wszystkie te traktaty polityczne, kiedy się zmienia sytuacja polityczna. Jezus nam daje zupełnie coś innego, daje pokój w sercu, z którego bierze zaczątek wszelki pokój. Trudno mówić o pokoju w świecie, kiedy w sercach ludzkich nie ma pokoju. Życzmy sobie więc i radości, a jednocześnie wesołego usposobienia, bo to jedno drugiego nie wyklucza. I życzmy sobie spokoju, ale jednocześnie i pokoju w sercu, które przynosi Pan Jezus.
Wydaje mi się, że to są te najważniejsze życzenia, wypowiedziane już w noc Bożego Narodzenia przez niebo dla nas ludzi, dla każdego z nas osobiście. Niech więc na Panu błogosławi, błogosławiony ksiądz.